Dobry kochani, witajcie w nowym filmiku, w nowym vlogu. Robię makijażyk, jestem już po kawce, zrobiłam sobie pielęgnację twarzy, umyłam ząbki, bla 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 i teraz się będę chcę pomalować i zobaczymy ten fluid. Jestem bardzo ciekawa, bo ja go kiedyś miałam, ja nie wiem tylko jak on krył, on chyba nie był bardzo kryjący, ale śmierdzi. On chyba nie był jakoś bardzo kryjący. Widzicie? Nie. O, szkoda. Bardzo jest... Siwar, zejdź tam. Jest bardzo mało kryjący. To nie jest to, nie będę go kupować. Nic po prostu nie kryje. Szkoda. On po prostu tak jakby wiecie co, wyrównuje koloryt. Ale nic się nie dzieje na twarzy, żeby coś kryło. Szkoda, szkoda. To nie jest to. Dobra, chciałam to z wami właśnie tą reakcję sprawdzić. No ale obojętnie, to jest ten. On tu w sumie też, no ja nie jestem głupia, tu nie pisze, że on jest jakiś, nie wiem, matująco kryjący, ale myślałam, że wiecie, sam w sobie, nieraz są fluidy po prostu same w sobie, gdzie fajnie mają taką ładną taflę i ładnie kryją i tak dalej. Ale to nic, nie ma się co przejmować. Użyję innego, doklepię i będzie good. Będzie wszystko good. Dobra, kochani, to ja idę się teraz ogarnąć, bo to trochę potrwa. Muszę jeszcze, wiecie, tu puder, tu to. Ubiorę się i potem się odezwę i zobaczę, co będziemy robić, czy gdzieś coś dzisiaj się wydarzy, czy nie, czy dzisiaj odpoczynek w domu. Zobaczę. Także, kochani, do później. Hello, kochani. Ja, słuchajcie, wywędrowałam, ale już wracam. Już wracam. Bo mamy już pierwszą, a poszłam, słuchajcie, poszłam na zakupy, znaczy takie wiecie, poszłam na zakupy takie, szybko takie, to tam, kupiłam sobie dwa dywaniki do łazienki, takie w boho style i przyjechałam też jeszcze na chwilkę do Eli na kawęcję. Tak się prezentują moje ofarbowane włosy w świetle słonecznym. Proszę bardzo. Już nie mam siwych, nie mam siwych. No. Już też pisali z pracy, czy żeby uregulować, słuchajcie, wszystkie dniówki od jednej z koleżanek, która się zwolniła, dała już wypowiedzenie i jest do końca marca u nas, ale już dała chorobowe, więc na przyszłe dwa tygodnie wszystkie dni, które były na nią, trzeba było uregulować. No i właśnie teraz jeszcze pisałam właśnie z pracą i się tam zgłosiłam niektóre dni wolne moje, że pójdę, to akurat za tydzień przed świętami mówię, dobra, chuj, pójdę. No i ten. I byłam jeszcze na kawce i teraz uciekam do domku, pokażę wam w domu te dywaniczki. Już kiedyś je kupiłam, to są takie ładne z boho, z takimi frędzelkami i do łazienki je chcę. No, a teraz właśnie chcę posprzątać i w korytarzu, i w łazience, bo wczoraj tylko zrobiłam pokój i kuchnię. I teraz chcę sobie zrobić resztę mieszkanka, no bo trzeba to dokończyć. I też coś zjeść, bo tylko dzisiaj jestem o kawie i o jednym bananie. Także ja jadę i widzimy się w domku. Słuchajcie, jest taka piękna pogoda, jest tak ciepło, jest po prostu przebojowo, wiosennie, jest słoneczko świeci. Dzisiaj mamy 17 stopni, w niedzielę ma być 19 stopni, więc będzie naprawdę pięknie, pięknie. Dobra, to ja ruszam i widzimy się w domku. Ja już, kochani, w domu od paru godzin właśnie sobie sprzątam, robię porządki. Poskładałam sobie ciuszki do szafy, pranie i tak dalej. Pokażę wam moje nowe dywaniki do łazienki. O, takie sobie kupiłam. Piękne, prawda? Mi się bardzo podobają. Tu sobie posprzątałam też, dałam tu moją maszynę do ćwiczeń, lepiej tu, bo w pokoju naprawdę nie ma na to miejsca,
Więc tutaj pasuje tamten dywan do wyrzucenia, torba z ciuchami do wyrzucenia. Tutaj mam swoje pierdółka, lustereczko. No, także posprzątałam, poogarniałam i jest na razie ok. Także pranko piorę, dywany sobie piorę od łazienki, te inne co tam były, sobie później je schowam. I co jeszcze nowego? Poza tym nic, nic takiego, wszystko tu posprzątane, to już z wczoraj ładnie się wszystko tutaj prezentuje, Kleo dawniej ucieka. No, świeczunkę sobie zapaliłam na moim stoliczku, tutaj nie mam nic na razie, teraz będę chyba sobie coś jeść, a mam pierogi ruskie, swojskiej roboty, zamroziłam i teraz, znaczy zamrożone były, odmroziłam je sobie i chyba sobie je dzisiaj zjem, bo... mam na to ochotę, dlatego je też w sumie odmroziłam. No i słucham sobie muzyczki, bo właśnie sprzątałam, ale już skończyłam, więc teraz pójdę do kuchni. Pozmywam sobie, to mam talerz z patelnią z wczoraj i sobie te pierogi usmażę, zjem, a później chill i później wieczorem, znaczy wcześniej już koło 6-7 pójdę się kąpać. Teraz mamy którą? 5 jest. No, pójdę się kąpać. Tak, i dzisiaj sobie chyba zrobię też bronzer, więc zrobię dzisiaj dłuższą kąpiel, ogolę sobie nogi i ten, i sobie zrobię bronzer. I potem już tylko chill, leżenie i odpoczywanie. Także tak, nie Kleo? Patrzcie jej ogonek, jej ogonek, jej słodki ogonek. Dzień dobry, pani, pani. No tulkaj się, tulkaj, miłości potrzeba, tak? Potrzeba miłości, tak? No, także taki to fajny był dzisiaj dzionek. I też jeszcze dzisiaj potańczyłam, chyba z, nie wiem, 25 minut bodajże i mnie tak mięśnie zabolały. Potem się tu położyłam. A, i muszę naprawić ten paznokieć, bo patrzcie, bryla mi odpadła. To muszę spiłować z góry, bo to jest tutaj wżarte w ten tips. I dam sobie kolor tylko na ten jeden, a resztę zostawiam. No. Też dzisiaj taka śpiąca byłam, jak przyjechałam i jak się tutaj odpoczywałam, to sobie tak wiecie, no patrzcie, ona parcie na szkło koleżanka, parcie na szkło ma koleżanka, tak? No buźki, buźki, dla widzów buźki. Popatrzcie, Dominika, zobacz sobie, kotki tutaj są u cioci. Moja siostrzenica też ogląda moje vlogi. Proszę, jaki kotek wielki, Kleo! Zobacz do kamerki, tam Dominika na ciebie będzie patrzeć. No, ona ogląda cię zawsze w filmikach. A Siwarek gdzie? Tutaj się schował Siwarek, jest tam wielki. Śpiący panicz, princ. A tu pani się tulkać chce, tak? Chciałabyś do Dominiki iść się potulkać? Ja kocyk tu jest. Pozdrawiamy Dominikę, tak? Pozdrawiamy serdecznie i ściskamy. Buziaczki od cioci, od Kleo. I od Siwarka. Kotek jest. Popatrz. Kleo, ty małpo. Ty byś się tylko tulkała, nie? Ty byś się tylko tu tulkała. Ty jesteś taka tulniczka. No wchodź, wchodź. I mi się wbijaj tymi pazurami. No, no. Oczywiście. Dobra, kufer pokazujesz za długo. Kufer pokazujesz. Ale pozdrawiamy serdecznie. Dla całej mojej rodzinki pozdrowionka. I tak, i idę teraz... te pierogi sobie odsmażyć, ruskie pierogi mam i je sobie tak zjem, że będę się cieszyć, będę się cieszyć, tak? Zobacz, Kleo, Dominika nas ogląda, wiesz? Dominiczka nas ogląda, tak, tak, popatrz, już idziesz, ty to też nie umiesz za długo, nie? Nie umiesz, ale ogon pod mamę to cały czas. Moje dzieciaczki. Moje dzieciaczki jesteście, kochane. Dobra. To co? To widzimy się później, wieczorkiem. Jeszcze później muszę wejść też na ostatniego vloga i sprawdzić komentarze, bo na pewno dzisiaj był nowy vlog i dzisiaj... wczoraj był nowy vlog i dzisiaj będzie... O, patrzcie, patrzcie, patrzcie ją, patrzcie ją. Jut, pochuchałaś mi, Kleo, zbrudziłaś kamerę. I muszę sobie też dodać, raczej dzisiaj też będzie vlog o 7 wieczorem, więc też wejdę wieczorkiem, zobaczę czy jakieś pytanka, czy jakieś komentarze, więc się na pewno jeszcze dzisiaj do Was odezwę.
Hejka, kochani. Jestem następnego dnia po pracy już. Mamy godzinę 16. Wróciłam i jestem tak padnięta, śpiąca, że aż mi dzisiaj oczy lecą, bo jakie mam czerwone oczy. O 4 te pobudki to je wykańczają, słuchajcie. Naprawdę. No ale, tak czy siak, słuchajcie, przyjechałam do domu. Właśnie się ległam na chwilkę na łóżko, żeby odpocząć. Zregenerować kręgosłup moralny. Kręgosłup i kręgosłup moralny. I ze teraz siadłam. Popisza na telefonie trochę. Wtedy oko ostatnio bardzo szczypi. O, widzicie to czerwone w środku? Nie wiem, czy to nie jest jakaś alergia, czy co. No. Także nawet nie wiem, czy ja vloga, wczoraj chyba go nie zakończyłam, dlatego mówię, dzisiaj pociągnę, jeszcze troszeczkę się odezwę. No i tyle. Także chciałam się przywitać następnego dnia i odezwę się później, bo muszę wstać, przebrać się, bo jestem w ciuchach roboczych. No, tak myślę, co by tu porobić, co by tu wykombinować. Uff, sama nie wiem. Sama nie wiem. Potem na pewno poćwiczę. Na pewno poćwiczę. No i może coś. Nie, może paznokcie jakieś zrobię albo coś. O, może paznokcie odpierdzielę. Jakieś neony albo coś pierdyknę. O, 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 muszę zobaczyć. Muszę zobaczyć. Może by było ładnie, nie? Przemyślę to. Na ten moment melduję się, że jestem w domu i żyję. A co będzie dalej, zobaczymy. Dobra, kochani, ja już, wyobraźcie sobie, zmyłam makijaż i tak chodzę, bo mnie coś strasznie oko na dole boli. I ja nie wiem, czy mi się nie buduje jęczmień. Bo mnie w środku tak jakoś kuje, jakby coś tam się działo. Nie wiem, co to może być. Ale wydaje mi się, że coś tam się buduje. No zobaczymy jutro rano, nie? Już dlatego też zmyłam tu makijaż i wszystko, bo dziwnie. Przy mruganiu czuję cały czas. Ofarbowałam włosy, słuchajcie. Do czepy, żeby były równe z moimi. Na razie są mokre, muszą wyschnąć jutro rano jeszcze. Niech one sobie tutaj są na ręczniczku, bo ja je sobie tutaj tak, o, rozwiesiłam na ręczniczek. Tą samą farbę kupiłam, tą co miałam. Przyjechałam o 19:30 do domu. Już mamy 22, więc ja spierdzielam spać za chwilę, bo już jest naprawdę bardzo późno. A jutro chcę wstać rano, zrobić sobie śniadanko, też do Was się odezwać i vlogować. A ja mam włosy takie jakieś przywalone, także na to nie patrzcie. Ja tylko zmyłam makijaż, bo naprawdę tu mnie coś cały czas kuje. Kurczę, żeby tylko jęczmień mi się nie zrobił, ale wydaje mi się, że to będzie jęczmień, bo zaczyna troszeczkę też tak puchnąć jakby. Bywa i tak. A jak jęczmień, to będę musiała ręce ściągnąć. Dobra, nic. Wymyślimy coś, przejdzie, byle na święta będzie Wielkanoc, zając takim okiem będę łazić. No i co z tego? To moje oko. Kogo to kuźwa interesuje? Nikt się patrzeć nie musi. Jezus, cyrk na kółkach zawsze ze mną. Dobra, kochani, będę kończyć na dzisiaj tego vlogasa. Przerobię go jutro rano, jak wstanę, bo już jest 10:00. Po 10:00 jest. Ja w ogóle jeszcze pisałam teraz na telefonie. Leżałam i tak sobie myślę, Boże, muszę te włosy zrobić. I mówię, dobra, idę robić. No i wstałam, zrobiłam, ale to jeszcze też trwało, zanim to się zafarbowało. Teraz to zmyłam. No i zobaczymy rano, czy będzie tam delikatny efekt. Taki, jaki powinien być. Dobra, kochani, widzimy się jutro w nowym vlogasku. Jutro vloguję dla Was, także dziękuję Wam, że byliście jak zwykle, że komentujecie, że jesteście, a my widzimy się już jutro o poranku. Także zobaczymy, czy mi się ten jęczmień zbuduje, bo coś przyczuwam, że tak. Okej, kochani, to do juterka. Buziaczki dla Was. Pa, pa, dobranoc!